Wojewoda Mazowiecki nie zgadza się na wprowadzenie od 1 maja w Radomiu naprzemiennych dyżurów dwóch działających w mieście szpitalnych oddziałów ratunkowych. Strajk nauczycieli zostanie zawieszony, Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesi strajk od soboty 27 kwietnia do września. Już ponad 830 wyjazdów do płonących traw zanotowali od początku roku radomscy strażacy, płoną także lasy. Czwartek, 25 kwietnia. Dariusz Osiej, kłaniam się Państwu, zapraszam na informacje telewizji Dami. Wojewoda mazowiecki nie zgadza się na wprowadzenie od 1 maja w Radomiu naprzemiennych dyżurów dwóch działających w mieście szpitalnych oddziałów ratunkowych. Według wojewody tematem najpierw musi zająć się specjalny zespół działający w Narodowym Funduszu Zdrowia. Porozumienie w sprawie naprzemiennych dyżurów na 7 oddziałach szpitalnych w Lecznicach przy ulicy Tochtermana i na Józefowie dyrektorzy obu placówek osiągnęli w połowie kwietnia. Dyżury naprzemienne miały unormować sytuację na szpitalnych oddziałach ratunkowych i spowodować, że lekarze będą mniej obciążeni pracą. Ale na naprzemienne dyżury zgodę musiał wydać jeszcze wojewoda mazowiecki. Zgodnie z przepisami nie ma już tak zwanych tępych dyżurów. Oba szpitale muszą przyjmować chorych codziennie, a karetki pogotowia dowożą pacjentów do najbliższej placówki. Wojewoda zgody na dyżury naprzemienne nie wydał. W piśmie przesłanym do radomskiego magistratu, a podpisanym przez Jarosława Chmielewskiego, dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, czytamy m.in. W centrali Narodowego Funduszu Zdrowia powołany został zespół do spraw określenia zasad ustalania harmonogramów ostrych dyżurów. Przewidywany termin zakończenia prac zespołu to 31 maja. W związku z tym nie ma możliwości wdrożenia harmonogramu takich dyżurów na SOR-ach w Radomiu od 1 maja. To pismo, które dostaliśmy 23 kwietnia, bardzo nas smuci, ponieważ mieliśmy zapewnienie od strony wicewojewody Artura Standowicza, że jeżeli szpitale dojdą do porozumienia, to wojewoda wyda zgodę na dyżur naprzemienny, a dostajemy informację, że przynajmniej do końca maja takiej zgody nie będzie. Wiceprezydent Jerzy Zawodnik zapewnia, że problem ze szpitalnym oddziałem ratunkowym radomskiego szpitala udało się na krótko rozwiązać. W pierwszych dniach maja na pewno mamy tą obsadę zapewnioną. Co będzie w kolejnych dniach? Tego nie mogę dzisiaj przesądzić. Mogę powiedzieć na pewno, że robimy wszystko, żeby te dyżury zapewnić. Problem z przyjmowaniem pacjentów na SOR-ze radomskiego szpitala pojawił się 1 kwietnia. Tego dnia SOR przestał przyjmować pacjentów. Powodem był brak lekarzy, którzy nie chcieli pracować z powodu przemęczenia. Pacjenci odsyłani byli na SOR szpitala na Józefowie. Strajk nauczycieli zostanie zawieszony. Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesi strajk od soboty 27 kwietnia od godziny 6 rano do września. Tymczasem w Radomiu w czwartek do strajku przystąpiły 53 placówki oświatowe. Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydował o zawieszeniu ogólnopolskiego strajku, ale nie o jego zakończeniu. Zawieszenie ma potrwać od soboty 27 kwietnia do września, jak mówi Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Związek nie zamierza podpisywać porozumienia, które wcześniej strona rządowa podpisała z Oświatową Solidarnością. Tymczasem w Radomiu w czwartek rano do strajku przystąpiły 93 placówki oświatowe, a w nich 720 osób. Natomiast w środę strajkowało w naszym mieście 49 nauczycieli w przedszkolach, 879 nauczycieli w szkołach podstawowych, w liceach i zespołach szkół 192 nauczycieli i w szkołach zawodowych 116 nauczycieli. W Radomiu do matury przystąpią wszyscy maturzyści, czyli około 2,5 tysiąca uczniów. Udało się we wszystkich szkołach średnich przeprowadzić rady klasyfikacyjne. Już ponad 830 wyjazdów do płonących traw zanotowali od początku roku radomscy strażacy. Płoną także lasy. Strażacy apelują o niewypalanie traw i o zachowanie szczególnej ostrożności w lesie. Nie ma dnia, żeby strażacy, czy to z ochotniczych, czy z państwowych jednostek, nie wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków. Tego typu pożary to już plaga. Nie skutkują apele i kampanie medialne. Od początku roku radomscy strażacy płonące trawy i nieużytki gasili już ponad 830 razy. Najwięcej tego typu zdarzeń wystąpiło w gminie Jedlińsk, ponad 200. W Radomiu 165, a w gminie Kowala 99. Płoną także lasy. W środę 21 jednostek Ochotniczej Państwowej Straży Pożarnej gasiło pożar lasu w Krwatach koło Jedlińska. Pożarem objęte było około 10 hektarów poszycia leśnego w 40-letnim lesie sosnowym. Zagrożony był 15-letni młodnik.
Działania gaśnicze utrudniał silny wiatr oraz brak dojazdu na miejsce zdarzenia. W działaniach uczestniczyło 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 14 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz samolot gaśniczy. Walka z ogniem trwała ponad 6 godzin. Do tej pory zanotowano już w regionie radomskim 57 pożarów lasów. Ale w środę radomscy strażacy gasili nie tylko płonące trawy i las. Aż 31 jednostek OSP i PSP gasiło pożar stodoły w Wierzbicy Kolonia. Na szczęście stodoła stała z dala od zabudowań mieszkalnych. Akcja gaszenia trwała ponad 5 godzin. Samorządowcy subregionu radomskiego wzięli udział w warsztatach informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków unijnych w ramach programu obszarów wiejskich oraz tworzenia i finansowania centrów integracji społecznej. Spotkanie odbyło się w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego. W czwartek w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego dotyczące możliwości pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań publicznych. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, abyśmy pozyskiwali tu jako samorządowcy, jako mieszkańcy tej ziemi jak najwięcej środków dostępnych w ramach zarówno funduszy unijnych, jak i bezpośrednio środków, które są w dyspozycji samorządu województwa mazowieckiego, i po to spotkanie. Na spotkaniu poruszone zostały tematy dotyczące m.in. możliwości pozyskiwania środków w ramach regionalnego programu operacyjnego, a także tworzenia i finansowania centrów integracji społecznej, czyli miejsc, w których pomaga się osobom w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym, trwale bezdomnym czy osobom, które opuszczają zakłady karne. Samorząd województwa posiada środki na utworzenie takiego miejsca, czyli wyposażenie takiego miejsca, zakup materiałów, urządzeń służących właśnie do reintegracji społecznej, reintegracji zawodowej osób w trudnej sytuacji życiowej. Mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych ogłasza kolejne nabory. W tym roku można jeszcze pozyskać fundusze na działania dotyczące m.in. informatyzacji administracji publicznej czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby powyżej 25 roku życia. W Radomiu odbył się trzeci przegląd musztry paradnej klas mundurowych. Rywalizowało 8 kompanii z 3 szkół z Radomia, Lipin i Białobrzegów. Konkurs, bo taką formułę miał trzeci przegląd musztry paradnej klas mundurowych, odbył się na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego na Sadkowie. W przeglądzie wzięło udział 8 kompanii uczniowskich ze szkół imienia 72. Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Liceum Kadetów w Lipinach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Stanisława Staszica w Białobrzegach. Przegląd miał kilka celów. Przede wszystkim wyszkolenie, które jest zgodne z procedurami wojskowymi. Drugie to rywalizacja między szkołami, a trzecia to to, żeby uczniowie też integrowali się, podnosili swoje morale, móc prezentować swoje umiejętności. Musztrę w wykonaniu poszczególnych kompanii oceniało jury złożone wyłącznie z pracowników służb mundurowych. Występy uczniów były oceniane w 3 obszarach. W obszarze obowiązkowym, czyli zgodnie z zapisami regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP, śpiew piosenki wojskowej i musztra paradna z podkładem muzycznym. Jako pierwsza szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w subregionie zaczęliśmy prowadzenie klas mundurowych. To my w 2008 roku uznaliśmy, że trzeba kształtować postawę młodzieży patriotyczną, ale też proobronną. Ale jest to też wychowanie w pewnym duchu, w pewnej kulturze. I myślę, że ten mundur daje taką możliwość. Młodzież się dyscyplinuje, dziewczęta bardzo chętnie zakładają mundur, chłopcy również. Ja jestem pod ich wrażeniem. Aktualnie w klasach mundurowych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu uczy się 350 osób. I z dziennikarskiego obowiązku informujemy, że w trzecim przeglądzie musztry paradnej klas mundurowych zwyciężyła kompania klas wojskowych szkół imienia 72. Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Drugie miejsce zajęła kompania klas policyjnych także z radomskiej szkoły imienia 72. Pułku Piechoty, a trzecie kompania zespołu szkół ponadgimnazjalnych i mistrzostwa sportowego w Lipinach. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja, czyli z wtorku na środę, zostanie uruchomiona nowa linia nocna N3, która będzie kursować z Idalina na Zamunie. Linie nocne wróciły w Radomiu po 15 latach przerwy. Nowa linia nocna N3 połączy Idalin z Zamłyniem. Autobusy na tej linii zaczną jeździć z 30 kwietnia na 1 maja. Kursy będą odbywały się w godzinach od 23 do 5 rano.
Od grudnia ubiegłego roku funkcjonują już w Radomiu linie nocne N1 Prędocinek Józefów i N2 Południe Gołębiów II. Wszystkie linie krzyżują się przed dworcem PKP. Tu pasażerowie mogą przesiadać się do autobusów linii N1, N2, a za kilka dni także linii N3. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że ceny biletów na linie nocne są takie same, jak i na dzienne. Szczegółowe trasy oraz lokalizacje przystanków dla linii N1, N2 i N3 są dostępne na stronie internetowej www.mzdik.pl. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport i pogoda zapraszam. Zapraszam także na program Punkt Widzenia. Tuż po prognozie pogody moim Państwa gościem będzie starszy brygadier Marek Krasowski, pełniący obowiązki komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.